rozpoczynamy naszą kolejną przygodę i do kasztelu barona. Cokolwiek to jest kasztel. Tak, jakichś wieśniaków potrąciłem. Prawie jak GTA San Andreas. Dobra, jedziemy. Tararirarira, pomararidari, ta tararirarira. Nazaret, Nazaret. To jest coś dla mnie. Wieśniacy zostali zaatakowani przez grupę Guli. Czy dzielnemu wojownikowi Sausibo uda się ich uratować na pewno? Lej, 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 lej z miecza. Lej z tym mieczem, lej, 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 lej. I co, paskudo? No i co? Dobra, i teraz ludzie wrócą na trakt? Nie. To jest leże i patrzcie, co ja teraz im zrobię. O, gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Patrzcie, jak to się robi. Fire in the hole! Jebnie? Jebło. Ale 20 punktów doświadczenia za to jest nic. Ja tu tak heroicznie walczyłem. Tu coś jeszcze jest? Prochy. Fajnie mogę. Jakieś welleńskie coś. No. No nie jest to dobre. Jak to się mówi, są lepsze. Jakieś porządne sztaby żeśmy tu też znaleźli. Fajne. Jak jest coś fioletowego, to znaczy, że było warto. Miecz nam się rozwalił. Trochę słabo. Trzeba było u kowala sobie naprawić. Zawsze zapomnę, że takie rzeczy powinni się... Aha, no i po walce oczywiście safe. W ogóle dawno mi się gra nie wykraszowała. Wiecie, możliwe, że tam te lokacje początkowe jakieś zbugowane czy coś. Nie. No, no, kurde. Dobra, słuchaj, zawsze tego konia, bo przecież w życiu tam nie dojadę. Jak człowiek. Wiem, wiem, że miecz... Ale pamiętajcie, że to nie jest tak, że ten miecz już nie działa, nie? On tam ma minus 19 obrażeń na 130, więc... 10% mu spadło. Zabierzcie dzieci, bo to idzie ten, co wyrżnął ludzi barona. Normalnie gość. To jestem ja. No jeszcze mi powiedzcie, że ja teraz będę z tymi wszystkimi baronami, że za to, że ich wyrżnąłem, to nie będę z nimi walczył? Ja pierdolę, ale to są leszcze. Trzeci level? Zaraza. Teraz! Zaraz mi ta tarcza strzeli, kurde. No i poszedł. Powiem wam, nie polecam takiego stylu walki. Nazwałem go Brute Force. Niby działa, ale jednak, kurde, trochę długo to trwa. Dobra, ludzie, kurde, przecież ja jestem dobrym Wiedźminem. Tablica ogłoszenia. Idzie? Wiedźmin idzie. Baron u siebie? Chować dziewki. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Rzeźnik, mowy, kurde, z Jaroka. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Mogłem użyć igni, mogłem, ale mi się nie chciało nawet. Kurwa. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Dobra, następnym razem jak będzie ten, to nie polecam zabijania wszystkich w karczmie, bo może być przypał. Może któryś z mieszkańców będzie chciał mi pomóc, no na pewno. Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to... Witajcie. To stary dziad. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym... No co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? Dziadek jest wyluzowany. I tak garbować nie ma czego. No dobra, dobrze. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze.
Od urodzenia będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolice. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. O, skurwesyn. A 15. Masz. Niech będzie. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Co? Dostałem punkt doświadczenia za to. Jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic. Niesamowite. Zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest. No, będziemy wejść przez studnię wchodzić, ale gdzie to jest, kurde, ninja dokładnie akcja. Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Dobrze, że ja nie muszę tego zapamiętywać. Stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. Dokładnie, tyle zapamiętałem również. W prawo i za mostem. Czyli za mostem w prawo. A później w prawo, a później w prawo i wrócimy. Dobra, za mostem w prawo. A tam nie doskoczy na przykład? A może nie warto nawet pływać, pewnie to jest z powrotem do tej wioski tam. Dobra. To co to jest? To jest ta kapliczka, nie? A tak, kapliczka. Czekajcie, zbadam ją moim wiedźmińskim zmysłem. Zajebista. Dobra, o, to potrzebowałem. Patrzcie. Mogę pewnie w alchemii zrobić ten. O, odwar z wilkołaka wykonaj. I mam go teraz w ekwipunku? Unikat, odwar, 1800 sekund, o kurde, no nie wiem, czy to warto takie czegoś użyć. I to jeszcze poza walką to coś daje, to po co by miałby się poza walką nie męczyć, nie rozumiem. No nieważne. Teraz szukamy wejścia do studni, dobra, jest kapliczka, bo tu chłopak był, tak? Patrzcie, co ja robię z tej kapliczką. Wejście musi być gdzieś blisko. Pogańskimi, zgaś! Jest wejście. Chyba będę musiał zanurkować. No chyba, kurde, raczej. Będę płynął używając wiedźmińskich zmysłów nazaretańskich. No ładnie. Baba wodna! Czemu te ciała odlatują w kosmos? Coś muszą z tym zrobić. Grzybki? Czekajcie, ja tędy przyszedłem, tak? Idę sobie tu. A tam jest coś do góry jeszcze. Spoko. Wszystko się, powiem wam, jak na razie
Wy, a ja w ogóle to mogę ten miecz przecież naprawić sobie. Narzędzia płatnerskie. Nie. Nie? Proste narzędzia kowalskie, o. O, i naprawiłem. Haha. Magia, kurde, wiedźmińskiego kunsztu kowalskiego. Światło. Muszę być blisko. No, może kurwa drabina, kolego. Ale co, jak ja mam tu wejść, bo nie widzę. A, dobra, wchodzi. Myślałem, że się nie da. A mam eliksir kota, ale ludzie, przecież ja i tak wszystko widzę. Możemy użyć w sumie eliksiru kota, tak żeby pokazać, jak on wygląda. Mi się po prostu nie chce tych eliksirów tu wsadzać na ten... No dobra, wsadzę kota. No i... No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką. O, znamy tego typa. Tańczyliśmy, wirowaliśmy! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, to nie zresztą jestem i tak masz gościa. Wiedźmin idzie. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. Nie jestem najemnikiem. Do czego miałbym się przydać? Jasne, że jestem najemnikiem, kurde, przecież jestem wiedźminem. O, proszę, dobra postawa. Widzę, że możemy się dogadać. Tędy zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Czyli decyzję jest głos tego barona, nie wiem. Rozmowie. Perdek kiepski może podkłada. Jędrule masz przed oczami? Rozgość się. Nie, no co wy. Ja w ogóle tych głosów nie rozpoznaję. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Nie, dziękuję. Dzięki, nie po to tu przyszedłem. Jeszcze mnie zatruje albo wyrucha. Ja tam nie lubię siedzieć o suchym pysku. Przed wojną była tutaj gorzelnia, najlepsza w Velen, ale spalili ją do fundamentów. Skurwysyny. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiak nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivi. Powsiak nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Wiem, kim jesteś. Rzeźnik Szczerze z Blaviken. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Kurwa, no zajebiście. Piękne miejsce. Dokładnie. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Kogo on chce zgubić? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? No właśnie, o co chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zawiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony Bagien. O, znów będę chyba Ciri. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Ale się wyjebało. O ja. Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Idźcie, głupie wilki! Muszę jej pomóc.
No. Dobra, pozamiatane, kurde, porobieni. I tu będzie ten, Janek? Czy nie? A nagle strasznie silna się zrobiła. Możesz zejść. Nie, to jakiś synek wieśniak, jakiś burak. Burak wieśniak. Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? No nie do końca chyba. Też. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz, dokąd... Fajne ma ramionczko od Stanika ze sznurka. Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Powiedz lepiej, gdzie mieszkasz. W Zalipiu. Tam by ci coś dali na te rany. No to ją odprowadźmy. Nie najgorszy pomysł. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Dokładnie, kurde. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Sfora, kurde, zwora. Dokładnie. Widzisz, co mam na plecach? Wiedźmiński miecz. Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Mała Marzenka, kurde, zmierza do domu. Od razu się jaśniej zrobi, opatrzcie. Małgosia! Uhu! Wilki! Schowaj się. Kurwa, co to jest? Ile tych wilków? Puśćcie mnie, kurde. No. Koniec, kurde, pozamiatane wilki. Chodź tutaj, mała Małgosiu. Możesz wyjść. Możesz wyjść. Jasne, że jestem dzielny, nazywam się Cyrilla. Jak ona się nazywa? Cyrilla. Cyrilla. Zobacz, coś tam leży. O kurwa. To se nie chyba nie powiosłował. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Powiem wam, mocno musiał wiosłować, że wylądował w środku bagien. Aż mu ręce odpadły. Co ona sprawdza? Co jadł? Brzuch sprawdzaj. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Noga. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. O nie, raczej tak sama mu odpadła. Ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. Teraz będzie ręka. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Oczy. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Mhm. Głowa. Rozchylone usta, przekrwione barwy. Spójrzcie, jaki... O, język przekryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarło. Czy myślałem, że mu się podobało, aż zagryz. Uuu, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. I co to oznacza? Coś mi podrzuciło i cisnęło o drzewo. No to będziemy walczyć ze słoniem!
Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Ja myślałem, że słoń. Co mu się stało? Dobra. Miał wypadek. Kurwa, potknął się. Król wilków go dopadł. Potknął się mała. Stało się tak, nie przejmuj się głowy. A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Dokładnie, z pierwszego kurde tłoczenia. Taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blekotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Patrzcie, ona jest dobrze wykształcona. Ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Wujek Wesemir, kurde. No to co, podążaj, kurde, śladami ziół. Ale zmasakrowane. To, co je zabiło, miało wielkie szpony. Co to jest, kurwa, liść z błakotu? Mam raz, dwa, trzy i jeszcze tutaj coś było takiego, jakiś... O dobra, jakieś to są te białe, tak? Podążaj za Małgosią. O, tu są takie... A nie, to wilki. Małgosiu, czekaj! To są te białe. Przy pasi. Nie, to nie takie, to wyższe trochę były. Ciri jest niezła, patrzcie, ona wszystko... Wujek Wesemir ją nauczył, jak to tak... Nie zauważyłem. Ta postać ma bardzo dużą regenerację. Praktycznie w ogóle nie muszę uników robić. Mogę sobie takich klepać, nie? Ona jest bardzo prosta. Zastanawiam, czy mam dobry poziom trudności. Nie, krew pod Juzy, dobrze jest. No może to tak zrobili, żeby to było proste i przyjemne granie, nie? No bo tu za bardzo nie możemy się wspomóc niczym, nie? Nie możemy się... O, jest coś. Nie ma, możesz wyjść. Ale je pocięła. Dobra, rób, kurde. No dobra. Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Panie, to były sekundy. Dokładnie tak było z tym typem na łódce. Nie zauważył, że mu się ocean skończył, czy tam jezioro. Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Smarowidło na miecz. Przekonasz zaraz. Fajnie ona biega, ma do fajne ruchy tego biegania. Takie ma, wiecie, łokcie tak nisko i nie macha tak rękami, jak normalnie człowiek biega, tylko tak jak kobitka taka. Widzicie to? Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. No, chyba O, fuck, ale bym się zwalił z tego. Tam czarownice chyba mają co jeść, kurde. Tędy! Przez jaskinię! No to prowadź. Przez jaką jaskinię? No, to już wiadomo, gdzie nas, kurde, zgwałcą. Trochę tu ciemno. Boisz się? Jaki to poziom trudności? No to tak pokazywałem przez chwilę. To jest ten krew pod i łzy, nie? Jest jeszcze jeden wyżej, ale ten jeden wyżej to była mordęga. Nie. To ja też to jest nie. Do zrobienia, ale trzeba, kurde... No, każda walka jest po prostu problemem. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. Będziemy bili wilkołaka. O, jaki brzydki. To już trzeci nasz wilkołak. To co tam, kibicuje ta z tyłu, czy co? Pozamiatane, kurde. Ale go odrzucił. Przejebane z tym odrzucaniem tych ciał, jak oni padają. Ależ mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział.
Mała, chodź, możesz wyjść. Chcemy się dostać do wioski. W lesie znaleźliśmy martwego człowieka. No, chcemy się dostać do wioski. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja, no, teraz ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie Mikołaja. Że jest? Już, no dobra, już to prowadź poprawiam. Do swojego pana. Powiedzcie mi, czy teraz będzie ok. No i kogoś się tu przyprowadzili? Przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przeposzczuję! Dobry koleś. Kurde, a ty gulasz tam ostro. Patrzcie, jak zajada, kurde, palcami. No, jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Ten już czuje, że będzie podglądał ją w nocy przez dziurkę, kurde, w ścianie. Przyprowadził, kurde, dupeczkę na zamek. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Chcę, muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem. Ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. A jeśli nie zechce? A umowa stoi coś. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je Amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu chuj spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Musimy wiedzieć wszystko. Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Welen. A moje kobiety? Anna po saremu, cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Może ktoś się porwał? Masz wrogów? Tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i wkurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy... W angielskim dubbingu raczej jest mimika twarzy do angielskich słów dopasowana. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Czasem, gdzie kurde bieliznę przeglądał. Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi.
No dobra, kurde. Szabrujemy w takim razie. Żądanie Nilfgaardczyków. Czemu nie ma nic do ukradnięcia? Co ja mam tu ukraść? Boże, tu nie ma nic do wynoszenia. Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą? Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest pokój Tamary. Tylko nie lubię. Drewniany świecznik. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. Drewniany świecznik. Czekaj. Patrzy? Nic nie patrzy. No, to są dowody. Świeże kwiaty. Trzeba brać. Jakbym miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Dowody zbrodni tutaj musimy pozbierać. Praca detektywa jest ciężką pracą, ale damy radę sobie. No i okno. A, tu czekajcie, tu jeszcze jakieś worki mogą być. Jedwab. Tak właśnie widzę na nim ślady jakieś. Chyba muszę to zbadać u sklepikarza. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Właśnie. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Baron i jego żona. Wyglądają na szczęśliwych. No, tam zasłonięte pewnie na ścianie. Krew jest zasłonięta. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Może dupa? Jak to, co jest, kurde, po drugiej stronie? Szafa? O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak łamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Może doszło tu do walki. Kurwa, no nagle... O, jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Ślad po winie. O, tutaj jeszcze coś jest na ścianie, patrzcie. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Wiecie, co mi się wydaje, że się okaże, że jego córka to jest jakiś tam wilkołak albo coś. Zawsze tak jest. Zawsze tak cholera, jest. Cholera, trop się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Nic tu po tobie. A tu u góry mam pogadać, kurde. Sorry. Źle polazłem, zdecydowanie. Ależ mam kaca. Rozejrzałeś się już? W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, ślady, że ktoś walki, napadł na kurde. Kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Spokojnie, do pokoju córki jeszcze podejdziemy. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. No nie wiem, dajesz czy takie ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam.
Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. Dobra, muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać. Zdańcza jeszcze wziąć trochę tych dowodów z pokoju córki. Który to? Nie, ten już byliśmy, tak? Który to jest pokój córki, bo nie wiem teraz. To jest pokój córki? Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Anysz, sandałowiec. Jakiś liść od Tamary. Znaczy list. List do Tamary. Jesteśmy bardziej jak rodzina. Wspieramy się nawzajem i pomagamy sobie przetrwać ciężkie chwile, uporać się z przeszłością. Każdy z nas ma jakąś przeszłość. Więc nie musisz się martwić, że ktoś wytykałby cię palcami. Mamy tu zasadę. Nie pytamy o więcej, niż ktoś sam chce o sobie powiedzieć. Dla nas nie liczy się... Dobra, kurwa, jakaś sekta, to już wiemy. Rozwiązałem sprawę zanim się jeszcze zaczęła. Patrzcie, on to wszystko wyczuł. Dobra, idziemy przeszukiwać bieliznę. Cukierek i lalka. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Dobra, czy jeszcze jakieś dowody tu są? Muszę stąd zdecydowanie zabrać kilka dowodów i to właśnie do laboratorium, tak jak ktoś wcześniej pisał. Oddać. Może wyprowadzimy pokrakę. Pokraka chyba śpi. Więc zaraz. Co za pokraka? Go obudzić, prawda? To jest pokraka. Patrzcie, gdzie my idziemy, kurde. Otwórz te drzwi, bo użyto klucza do otwarcia. Pędzlujemy wszystko. Dobra. Modlitwa. Co to za modlitwa jest? Jest modlitwa. Twoje problemy za... Filipie Stern coś tam. Za zaopatrzeniem nas... Twoje problemy ze zaopatrzeniem nas nie interesują. Zawarliśmy konkretną. Marszałek Polny, dowódca armii, środek. Dobra, to są odnośnie tych chyba spraw z dostawami. Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Velen. Sprawy rodzinne, tak? Czyli co? Czyli, że nie wiem dalej, o co chodzi. O kurwa, czekajcie, wieczny ogień. Kurwa, rzeczywiście jest wieczny. Jak więc wieczny ogień dotarł też do Velen. Dobra, chciałem sprawdzić, czy na pewno jest wieczny. Czy tylko tak mówią. Dobra, bierzemy to, bo później walczymy i nie mamy się czym ten. Dobra, jest git, jeszcze tutaj świecznik, kurde, to wszystko później trzeba na handel, od nóż do masła, kurde, plus 10. A tu co? I oni nam nic nie zrobią z tego powodu, że wynieśliśmy im połowę spiżarki? Podoba mi się taki styl życia. Kradnij sobie spiżarkę, dobra, safe. Potem jakby się król dowiedział, to by nas przecież wybatorzył. Że mam wiedźmińskich zmysłów. Tu już się nie dostaniemy tak prosto. Tam mają zboże, czy mają. Dobra, idziemy na górę. Nie musimy wszystkiego im ukraść. Niech im coś dostanie do jedzenia. Ej, białowłosy, też wyglądasz jakbyś tutaj.
bo się w końcu skapną, że ich okradliśmy, nie? Jak nagle zauważą, że nie mają co jeść. Może tak być. Dobra. Dobra, jedziemy. Co ty robisz? Czemu to się czekajcie. No i zgasiłem, kurde, cma fajny. Gwint, nowi gracze poszukiwani. Klub graczy w Gwinta Schuler, oto super. Zlecenie skrzekacz, okej. Okay. Walka na pięści, zajebiście. Wyścigi konne, jakby ktoś jeszcze nie słyszał, to se tu robimy wyścigi. Kto chętnie niech ze mną, dobra. Suka się oszczeniła, suka mi się oszczeniła. Małych jest 5 każde, niewielkie. Ale starczy, żeby na nim polewki zagotować. Sprzedam za parę koron. Dobra. Nowe znaczniki mi się na tym, na mapie pojawiły. Tempo! Wściekłe pieści Belwen. Już myślałem, że węża. Jedź, koniu! Będę chciał jakąś chłopkę pochędożyć, to pochędożę. Wiesz co to wpierdol? Dokładnie. Pierdol w kolekcyjny? Nie wiem, co to jest pierdol korekcyjny. Ja się domyślam, kurde. Mówię, co syneczkowi mógłbym zrobić w pierdol korekcyjny. Dobra. Jeść. Daj się, kurwa, oklepać jak nowigradzkie dziwki. Fajne teksty mają ci wszyscy ludzie tam. Polewka z psa, no. Można i tak. Kto jeszcze się ściga? Ja się ścigam, kurde. Łotka, nie tak szybko. Ja się ścigam. Gdzie to się ścigać trzeba? Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy. Bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. A może, innym razem. Jakoś ściganie się koniem mnie ten. Jakbym miał zagrać w turnieju karpcianym, to bym zagrał. Ale ściganie... Kurwa, co się stało? Wiedźmin, dupa mu się przestawiła. Zwichnął się trochę. Dobra, jest git. Skurwiel czaruje. No ten to chyba trochę szansy nie ma, co? Ale go kurde porobił. Uratowałem kogoś? Czuję, że tak. Ruda meteorytu. Jeszcze tu ukradniemy świeczkę. Tu coś z kuferka wyrwiemy. I butelka wody. Zawsze się przyda do picia. W sumie by się przydało i zlutać, a mi nie chce mi się tego robić. Później mamy co żreć, wiecie. Ogólnie ja mam bardzo mało kasy w tej grze i na tym wyższym poziomie trudności właśnie podobno tak jest, że kasy nie ma. No bardzo, więc trzeba sobie jakoś radzić, no. Dobra, jedziemy dalej, bo się tutaj zbaczamy z naszego głównego szlaku. No i co? Ale to gdzie? Ja nie jestem najebany, jestem w pełni trzeźwy. Coś się dzieje, patrzcie. Przyszli, kurde, ludzie ze wsi. Co się stało? O, kurde. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Ale tłuścio. Dobra. Wynoście się stąd. Natychmiast.
A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, nie przeczytałem modlitwy, tylko jakiś list, to zaraz sprawdzę. Stój spokojnie, kurwa! Kurwa mać! Ten ma w ogóle 6 level, to są leszcze jakieś. Nigdy się nie nauczyć. Jak mi się nie chce za bardzo uników robić i jakichś tam innych rzeczy, wiecie, na takich leszczy. Teraz! O ja jebie, ale... Zobaczmy, tu jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Dobra. Aha, kuźwa, przeciążenie jak zwykle. No nie no. Co to są? O, bełty od 9 poziomu. Pancerz, no dobra. O, to ma zajebiste obrażenia. O wiele większe niż ta broń moja. I to 18 aż więcej. A to jest jakiś w ogóle śmieć, który znalazłem gdzieś na przydrodze. Gdzie jest ta modlitwa? Miałem jakąś modlitwę przeczytać. Zlecenie, modlitwa. To miałem. Aha, bo ja to miałem przeczytać. Tak, dobra. W ogniu, którym zapalasz serca, daj światło, ogrzej na swoim ciepłe, wysusz nasze łzy, spal naszych wrogów, otoż daj zdrowie moje, pomóż mi wypełnić moje przeznaczenie. Daj zdrowie co? Daj zdrowie mojej matce, ukaż mojego ojca. O kurde, czyli ona jest sekciarką. Była. Dobra. Kiedy jakieś zbliżenie Halo? Seksualne, już jedno jest mieliśmy, tam kto? Więc... Nie wiem. Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Panie guślarz się, kurde, ubrał w nóżki, kurze. Może robi obiad. Czekałeś na mnie? Gości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk, i przyszedł. No na pewno. Wróżba nigdy nie kłamie. No to ja potrzebuję pomocy. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem ukadzona, dla Anny na ochronę. Przed tatą? Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? No właśnie. Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko cosik na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. No właśnie. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anno to. No powiedz! Nie po to się dwa razy pytam, żebyś stara magia, nie powiedział. Co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Może... O tym gadać nie... Przecież coś więcej powie. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił. Nie ciekawe, trzeba nie działa. Zdejmować. Dobra, szukamy Anny. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. No dobra, guślarzu. Szukać. Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Zioło pewnie jakieś. Księżniczka? Koza! Uciekła! Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy?
Bez kozy? Bez kozy się nie da. Nie będę biegał chyba za kozą. Nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. Co za głąb. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, to, dzwoneczek. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Dzwonek guślarza, tak? No dobra. Aha, kurwa, trzeba to wywalić wszystko, dobra. Nie wiem, ile te rzeczy ważą później, po jeden, tak? A te po... Boże, te toporki ważą strasznie dużo, po jeden, trzy. Czekajcie, byśmy żarcie jakieś zarzucili sobie, co? Steak pieczony. Może być. Dobra, idę szukać kozy. Bo mamy iście poważną misję. O, jesteś. To chyba tędy. Następny ślad. Tu było koza. Jakiś koleś leży, to kurwa koza morderca może to jest. Tu jesteś. Kozo, księżniczko. Chodź. Co za uparte zwierzę. Chodź za mną, kusko. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do guślarza. Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś zamoszła. Z tą kozą to nie tylko wróży. Wracaj. Gdzieś ty polazła? Niedźwiedź. O, uciekaj, ja głupi zwierzaku. Oh fuck. Takiego niedźwiedzia pokonali na początku gry, jak miałem pierwszy level, więc to jest leży dla mnie. Trochę za szybko to chciałem zrobić teraz. Dobra, jest. Pokonany, kurde. No. Dobra, gdzie ta koza? Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Chodź, kozo. Idzie. Zajebiście. Jak to życie się powoli regeneruje, to ja po prostu nie mogę z tą grą. Idziesz. Co na... Ja pierdzielę, się zablokowała na krzakach. Co jest, łololo? Gdzie to jest? To jest tu u niego? A, dobra, jesteśmy na miejscu. Proszę, patrzę, co za znak zapytania, nie było w ogóle tego questa tu. Chodź, kozo! Kusko! Księżniczka,
Nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. No i pięknie. Koziu moja, koziu miła. Ciekawe, czy jej głowę utnie, żeby powróżyć. To by było dobre. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Właśnie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Ciekawe. Dobra, no to jak zaraz wrócę. Krew żywej istoty, no to niech se kozę kurde zabije. Nie rozumiem, o co chodzi. O, koza daje mleko, patrzcie. I co, idzie ten wieźmi... O, fuck, szczura ma. Może być. Mleczko wylał. Ja pierdolę, jeszcze sobie dom usypił cały. Pewnie będzie śmierdzić szczurem. Patrzcie. Uhu! Czyją? Nie ma on, nie ma Tamary, jest dziecko. Nic nie zrozumiałem, ale spoko. Takie, co nie żyje, a nie umarło. Wspomniałeś o czym dziecku mówił. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. Ale której Anny? Anna baron to jest córka? Miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człowiek to jego żona, gwałtowny. Dobra. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy, ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę, tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło, błąka się, zemsty szuka. Poroniec. Biały aha, wilk. Poroniec. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie, tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Będzie ciekawie, powiem wam. Krwawy baron, kurde. Przejdź bestiarz i dowiedz się więcej na temat porońca. Bestiariusz, ale jakie to są upiory? To jest poroniec? Nie. Poromiec brzmi jak, czekajcie, zgadnę, relikty. Istoty przeklęte, poroniec. Znaki, aksji. Przeklęty olej. Powiedzieć, że poroniec jest obrzydliwy, to jakby stwierdzić, że gówno nie jest szczególnie smaczne. Niby się zgadza, ale całej prawdy nie oddaje. Lambert, wiedźmin ze szkoły wilka. Poroniec jest najbardziej... bodaj odpychającym potworem, z jakim przychodzi się mierzyć wiedźminom.
Powstały z martwego, niechcianego dziecka, które następnie nie pochowano w należyty sposób. Wygląda jak nadgniły noworodek, zdeformowany, przepełniającą jego ciało nienawiścią, strachem i złością. Ten ohydny potwór żaruje zwykle na ciężarnych kobietach, które powoli doprowadza do śmierci. No i wiedzą już wszystko, kurde. I co, olej, kurde, na porońce może. Biały wilk. Co ci trzeba? Pokaż mi swoje towary. Potrzebuję kilku składników do eliksir. Może ma ten eliksir na porońce. Recepta Nigredo. Nie. Receptura biała mewa, krasnoludzki spirytus, północny wiatr. Też nie. Piąta esencja, księżyc. Gówno samo. Nic się tu nie nadaje, tyle wam powiem. Sproszkowana perła. O, a co to? Wyprawiona skóra drakanoida. Boże, jakie drogie. Masakra. Dobra, nic nie masz dla mnie, dziadku. Szczur na patyku tam. Bywaj. Powiem wam, że ten. Dobra. Porozmawiaj z baronem. Czemu mam porozmawiać z baronem? Aha, no dobra, bo baron musi się przyznać do poronieńca. Słyszałeś? Małgorzatę w lesie znaleźć. Całą zakrę. Lazary, Nazaret, Nazaret. Przekrwie! Wybatorzy cich! Nogi im z dupy powyrywać! Przewrócił ktoś figurkę. Pomóż starej, słabej kobiecie! Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej! Oby ich szlak trafił! Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi. Ziemia rodzić przestanie. Dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Pomogę ci, ale kurzajki to nie teraz. I parchy brzmi groźnie. Pomogę ci. I co? A, postawimy ją po prostu? Już myślałem, że postawimy ją na... A nie, no tak, postawimy i co? Koniec? Questa? Nie, okaże się, że jej zajumali czapkę albo coś takiego. Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam fach. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym. Ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. Znowu. Chciałem wiedźmińskie te sprawdzić. Boże, jak ten koń tam wlazł? Rusz się! Jestem mistrzem kapliczek teraz. Konserwatorem, architekt... Piorun, uderzył w kasztan? Coś się pali, patrzcie. Zajebiście. Spłoniemy teraz. No, setunią do środka. Co to jest kasztel? Co się pcha? Baron stajnie podpalił, pewnie się schlał. Ja pierdolę, dobra, czekajcie. Nie przejdę przecież. No ciekawe, no możliwe, że się baron schlał. I coś tutaj namieszał. Brawo na truty latem. No, stajcie go spokój. Trzeba sam zejść. Patrzcie. Osin, gdzie jest Osin? A ten nie ma zęba. Widział go ktoś? Chyba do stajni, szef. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! O, będziemy mieli zniżkę na kowala. Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Pułkowniku, uspokójcie się, bo kasztel spalicie.
Kurwa, co to jest? Tu się wejść nie da. O, jest jakaś drabina. Cholera, ja dymu. Muszę się śpieszyć. Muszę się śpieszyć z lutowaniem. Po ciebie. No idę. No a gdzie teraz? No, dobra robota. Zróbcie coś. Dobra, udało nam się uciec? O, zajebiście. I co, uratowaliśmy konie i tego? Nie, zajebiście, dobra. Koniki uciekły. Nie spłonę, wszystko jest git. Ho, ho, ho! Mamy bohatera! Za te koniki trać nawet daruję tych kutasów, co żeś ich powyżynał. Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Tak było. Uciekł od ciebie, tak było? Urzesz, chuju! O kurwa, jaki on jest mocny. Siakrę. O fuck. Jeszcze raz. O masakra. Coś tam było z tym boksowaniem. No dobra, się boksujemy. Mam nadzieję, że nie będę musiał znów koników wyprowadzać. Poczekaj, zaraz ci powiem. Uciekł od ciebie, tak było? Urzesz, chuj! Kurwa, w kogo ja biję? Czemu nie w niego? Dobra, pobiłem go, zajebiście. Dobry jest ten bij, powiem wam. Musimy porozmawiać. Jak nazywa się gra, w której byłem ostatnio producentem gier komputerowych? Mad Games Tycoon. Jest na moim, jest w archiwum live. Wykrzyknik YT na czacie, jak tam chcecie trafić. Wytrzeźwiał? Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy? A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Dobra. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować. Mam cię za chuja nie dlatego, że ich nie upilnowałeś, tylko dlatego, że je przepędziłeś. Co? Nie zgrywaj głupka, nie dałeś im wyboru. Anna, ja... To wszystko nie było tak, jak wygląda. No, mów jak było. No to słucham, mów jak było. Tylko grubas tym razem chcę małego. Usłyszeć prawdę. Cienkiego pindla ma, grubas. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami
i guzem na głowie. Ciekawe. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko... Ja się zażygam przez te drzewa, co tam za oknem, kurde. Latają. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Taka historia. Że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid! Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. W zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Dobra. Przez ciebie albo nie przez ciebie. Ta Wizman, którą nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Z tymi włosami przecież siedzi w budynku. Boże, Wiedźminie, spokojnie te włosy. Co zrobiłeś z dzieckiem? Prawda czy półprawda? Czy gówno prawda? A co prawda? Miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. No tak to po chyba prostu? Wyszło. Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku. Mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Weź się w garść. Tacy sam jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Co za leszcz. Nie masz serca. No nie. Oto poddają nas mutacją. Ale mam dobrą wiadomość. Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. I twoją żonę też. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? No, masz dziecko, już tłumaczę, nie musisz znać szczegółów. Nie musisz znać szczegółów. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Dzięki nim odnajdziemy. Tak będzie. Jak? Są dwa sposoby. Może się grubas legenda spierdził, mówi, dlatego że porońca można rytualnie stoi za dupą grubasa, domu, siedzi i aż mu wieje. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Pokaż, cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. Pokaż porońca. Jeśli przemiana w pobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Jeszcze jest, że grubę dozerwa. Każdy nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Będziemy czarować. Wziąć szpadel? Żeby mogiła zaraz uderzy. Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. No dobra. O, idziemy, patrzcie, kilka godzin później. Mam nadzieję, że eliksiry mi się zresetowały, bo ja nie wiem, jak ja będę tego ciulańca robił. Jeszcze kawałek, idź za mną. Kurwa, nie mamy eliksirów. A, jebcie. Damy radę sobie, gdzie jest ten grom cały. Oleju nie mamy żadnego dobrego na to. Możemy groma wziąć. No i tyle. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą.
tutaj. No i co teraz? Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. O ja jebie. Patrz! O jaki kurwa szpetny. Co ja mam z nim zrobić? Weź go na ręce, szybko. A co jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a Boże, jeśli zamienimy się go zaniepokoi... w kłobuka. Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić. Uspokoję go magią. Weź go na ręce. Teraz. Nie, tego starego nie chcę. Bogowie miłosierni. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w kłobuka. Możesz, kurwa! Geralt, kurwa, nie teraz! Najpierw zróbmy, co mamy zrobić! Dobrze, że mu ślimaka nie musi sprzedawać, tak jak tamten tej pannie. Martwe płody. To są leszcze dla mnie. Ależ się wierci. Zaraz mi wypadnie. Uspokój go jako. Uspokój. Dobra. Słodziaczek, co? Ale co chcesz z nim zrobić? Pochowajmy go! Miejmy to za sobą! Potem pogadamy! Kurwa. Dobrze, że się ludzie pochowali w domach, bo chyba by się wszyscy zeżygali w tej wiosce. Dam sobie radę naostrzyć zbroję, znaczy... Zaraz ich więcej, musimy się śpieszyć. No to ja! Nie mam zamiaru czekać, aż nas zejdą. Kurde, zabiły mnie, fuck. Czekajcie, po kabanoska sobie skoczę. Powtarzamy. Trochę zwaliłem. No sakra, sorry.
Damy radę, spokojnie. Nie. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Już go bym chyba wolę go zabić. Mają moc pieczętującą. To tutaj. Dobra. Pięknie. Szybko to przelecimy. Przynajmniej. Dół. Co to znaczy? Że po... Idzie. Weź go na rękę. Dobra. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w kłobuka. Możesz, kurwa! Będzie dobrze. Chodź, chodź, chodź. Wielci. Zaraz mi wypadnie. Uspokój go jakoś. Uspokoił się. Nie zgin. Ale co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, jutro zmieni się w chłopuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Czekajcie, kolejne upiory. Zaraz ich więcej, musimy się śpieszyć. No to jazda! Nie mam zamiaru czekać, aż nas zejdą. Poszły. Nie utrzymam go. Udało się. Przestał. To mi miecza nie naprawi, ani to też mi miecza kurde nie naprawi. No nic, dobra. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To dziewczynka. Jak Aneczka chciałaby ją nazwać? O, udało się chyba. O, jaka szczęśliwa, popatrz. Co teraz? Powtarzaj za mną. Dla siły nieba i ziemi.
na siły nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która podobna do taty, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. O. Dobrze, a teraz zakop ciało. Zdechło. No ciekawe. Kaput. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Co mi się coś pojebało z dźwiękiem. Muszę poczekać dobę, aż poroniec zmieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Umiejętności, patrzcie. Jakie my tu mamy umiejętności? O, popatrzcie, jest drugi ten. Czyli my możemy normalnie to dodać jeszcze z powrotem, nie? Ale nie mam pojęcia. Na razie to nas nie interesuje. Wezwij kłówka w miejscu pochówku porońca, ale jak mam to zrobić? Chyba po dobie dopiero, nie? O, jest! Patrzcie, udało się. Kłobuczku! Kłobuczku! Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Fajny duch, bo to jest ten tak pożyteczny, tak? No, myślę, że ludzie z wioski to się w ogóle już są szczęśliwi, że tak fajnie mogą tutaj mieć. Jedź, Potka! Co, oni się gdzieś tutaj schowali? Dalej! Dziwne, że nikt nie zwraca uwagi na lecący martwy płodzik. No ale nic, no. Widocznie nikogo takie rzeczy nie dziwią tutaj. O. Spokojnie, spokojnie. Lecimy dalej. Poziom paniki wierzchowca, a co, poziom możemy zrzucić albo coś? O, patrzcie.
I gdzieś tutaj są w domku pewnie blisko. Co, tutaj? Lawendy to tam raczej nie trzymali. Ale może warto się tu rozejrzeć. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Czyżby się tu przebrały? I uciekły. Tu jest zamknięte. Co to są smolarze? To są brudasy? Taki ten? Czekajcie, jeszcze coś kliknę. O. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Endriga jakaś tutaj jest. Goń się, Endrigo. Chodź, płodziku. Lej, 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 lej. Jedź, podko. Czyli co, oni się tam rozebrali, przebrali pewnie za wieśniaków i co, i gdzie uciekły te babki? Oj, oj, to chyba to. Tu pojady miały używanie. No i tak warto się temu przyjrzeć. Chyba za daleko nie uciekły, co? O fuck. Czemu ja z pięściami wyskoczyłem na niego? O fuck. Dobra. No i co? Co my tu mamy? Kości. Kości już tu chwilę leżą. Siodło. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. No dobra, podsumujmy. Musiało je tu zaskoczyć wrona. Jakieś potężne bydle. Wielka wrona. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Albo słoń. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. No i co? Gdzie teraz? Może je tu ktoś uratował. Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce.
coś tu jest, patrzcie. Wiedźmin, kurde, wchodzi. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Co się stało z tą dziewczyną? No właśnie. Mój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na Brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę. Do kiedy stream? Znaczy, nie wiem. Jak wszyscy się zacznie robić śpiący, to kończymy. Nie, nikt palcem nie kiwnął. Gdzie jest żona Co barona? Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Młody jest synek, jest dobry. Nie pierdol od starego zostanie, że on stój wypuścił. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Jakie znaki? To te znaki jak od tych Baba Jag. Takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Nie wiem, gdzie jest Anna. Jakiś czas temu na Krzywuchowych Moczarach spotkałem kobietę, która miała podobne płonące znamiona. To musiała być ona, pani Anna! O bogowie, jest na Krzywuchowych Moczarach! Tam widziałem ją ostatnim razem. Na wszystkie bóstwa znanego świata, teraz wiadomo, czyj to głos szeptał w ciemności. Wiadomo? Wiedźmy ją zabrały. Musi się z nimi dogadała, znaczy pakt zawarła. Dlatego ją oznaczyły i zabrały jako swoją. Dobra. Jeszcze. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Czas wojny i pogardy. Nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Dobra. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię, co w mojej mocy. No czyli i co? Tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. On był taki przyjazny duszek. Siuu, poleciał w kosmos. Jedź, płotka! Czekajcie, bo nie wiem, gdzie teraz lecę.
Muszę jakąś babkę znaleźć w Oxenfurcie? Co to jest Oxenfurt? Czekajcie, to jest jedno, a drugie jest gdzie? To nie jest przypadkiem inny ten? Czy to jest Oxenfurt? Nie, bo tu było zaznaczone coś. Tu jest Oxenfurt. Cio, kurde. Wiecie co? Przerwę sobie zrobimy chwilową. I zaraz wracamy do tego questa, bo ja myślałem, że my go skończymy, ale on jeszcze będzie trwał, trwał i trwał, a ja muszę ten... A ja muszę ten filmik przerwać na YouTube. Dalej, Płotka, dalej! I sobie coś na ciepło zrobić, wszystkie kiełbaskę zrobić, moi drodzy. Tak więc tu przerywamy filmik na YouTube'a.